Witam Was serdecznie, moi drodzy, na portalu wideotesty.pl. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami kontynuujemy serię testów sprzętu sieciowego, a dokładnie routerów. I dzisiaj coś, co na polskim rynku jeszcze możemy rzadko spotkać, ale pewnie sytuacja się zmieni. Dzisiaj dowiecie się dlaczego. Jest dokładnie router Fritzbox 7272. Wyjątkowy z kilku względów. Na początek zobaczmy, co jest w opakowaniu. Fritzbox 7272 to jest urządzenie, które współpracuje zarówno to jest z sieciami ADSL2, ADSL2+, jak i również z modemami do telewizji kablowej, czyli mamy zwykły port WAN. Tutaj producent bardzo duży nacisk postawił na telefonie, ponieważ mamy tutaj zarówno obsługę telefonii internetowej, analogowej, jak i wbudowaną bazę D, która pozwala nam na połączenie do 6 telefonów. Co do portów, tutaj mamy zainstalowane tradycyjnie 4 porty internetowe, natomiast te oznaczone jako LAN 1 oraz LAN 2 to są porty gigabitowe, natomiast LAN 3 oraz LAN 4 to są porty fast Ethernet, czyli z prędkością do 100 megabitów na sekundę. Dodatkowo mamy możliwość podłączenia 2 telefonów analogowych oraz 2 ISDN. Co do prędkości połączenia, przepraszam, jednego ISDN, co do połączenia tutaj bezprzewodowego, to ten router wspiera standard oczywiście 802.11, również N i to z prędkością N450, czyli teoretycznie do 450 megabitów na sekundę. Producent dodatkowo tutaj z tyłu widzicie informuje nas najlepiej pracuje w połączeniu z i między innymi, moi drodzy, z inteligentnym gniazdem. I takie testy również będą przeprowadzone tego urządzenia. Zobaczmy, co jest w środku, jak urządzenie jest wyposażone. Przede wszystkim jest to instrukcja obsługi. Instrukcja, co ważne, w pełni spolszczona i co również jest tutaj dużym plusem, samo menu routera również jest w pełni spolszczone. Producent ponadto oferuje 5 lat gwarancji na ten router, także jest to niemało. Mamy tutaj zestaw przewodów. Zobaczcie, tutaj mamy możliwość połączenia DSL telefon, czyli w przypadku korzystania z połączeń telefonicznych. Filtr. Właściwie filtr. Jeden oraz drugi. Zewnętrzny zasilacz sieciowy. Tutaj jest dalej zawinięty. I czy coś jeszcze tutaj mamy? Tak, przewód. To jest zwykły przewód RJ45, pewnie kategorii 5E. I to jest wszystko. Tutaj mamy jeszcze tylko jedną jakąś karteczkę. Tak prezentuje się sam router. Sprawdźmy, jak on wypada w praktyce. Na froncie mamy diody informujące nas o pracy urządzenia, przycisk WPS oraz DECT, a także otwory wentylacyjne. Całość opiera się na 4 nóżkach z gumowymi podkładkami, ale także mamy możliwość zawieszenia urządzenia na przykład na ścianie. 2 niewielkie anteny umieszczone są na stałe z tyłu urządzenia. Wszystkie porty mamy zlokalizowane z tyłu urządzenia. Idąc po kolei, jest to port DSL. Tutaj podłączenie oczywiście realizujemy przez dołączone do zestawu przewody. 3 porty telefoniczne. Port USB, o którym nie wspominałem, to jest oczywiście port wielofunkcyjny. On pełni funkcję zarówno dostępu do danych zgromadzonych na dyskach zewnętrznych i na przykład możemy go wykorzystać jako serwer FTP albo lokalny dysk sieciowy, czy też po prostu serwer multimediów. A następnie możemy podłączyć tutaj drukarkę i w ten sposób udostępnić ją innym użytkownikom w sieci. Mamy tutaj 4 porty sieciowe, porty LAN, z czego LAN 1 i 2 to porty gigabitowe, a LAN 3 i 4 to porty z prędkością maksymalnie do 100 megabitów na sekundę. I tu od razu jedna uwaga, jeżeli korzystamy z routera Fritzbox 7272 podłączonego do modemu telewizji kablowej, port LAN 1 wykorzystywany jest jako port WAN i to tutaj do portu LAN 1 podłączamy wejście od naszego modemu telewizji kablowej. No i ostatni port, jaki mamy zlokalizowany koło anteny, to jest oczywiście wejście do zewnętrznego zasilacza sieciowego. Moi drodzy, w związku z tym, iż to właśnie jeden z portów internetowych, z portów LAN,
pełni funkcję portu WAN w przypadku połączenia do modemu kablowego. Pierwsze testy, jakie wykonamy, to będą testy prędkości połączenia z siecią. Co do parametrów, jakim łączem to dysponuje, to odnoszę Was do tej recenzji tekstowej. Tam znajdziecie wszystkie informacje związane z metodyką, a w tym również parametry łącza. Na pierwszy ogień idzie program Speedtest, a właściwie narzędzie z witryny Speedtest.net, a następnie Pingtest. W tym momencie możemy rozpocząć sobie test. Ramka, którą widzicie, to jest od programu Ashampoo Snap 6, którym przechwytuje ten obraz, żebyście widzieli dokładnie te wyniki. Prędkość, jaką tutaj deklaruje producent, to jest do 24 megabitów na sekundę, że takie łącze może obsłużyć. Te realne wartości, jak widzimy, są troszeczkę niższe, nie ma co się dziwić i dochodzą do niecałych 22 megabitów na sekundę. Prędkość wysyłania łącza to 4 megabity maksymalnie. Zobaczmy, czy poradzi sobie z tym router Flixbox 7272. Jak najbardziej tak, ponieważ te wartości przeważnie tutaj zawsze oscylują w granicy 3,8 megabita na sekundę i podobnie jest również na tym routerze, także pod względem prędkości wysyłania ograniczenia jak tutaj nie mam, natomiast pod względem prędkości pobierania jak najbardziej. I te 24 megabity na sekundę, o których producent nas informuje, to wartość też minimalnie zawyżona. Przechodzimy więc teraz na Pingtest.net. I rozpoczynamy sobie od razu tutaj również test łącza. Najpierw trwa szukanie najbliższego serwera. Cały czas bez zmian Maverick w przypadku Pingtest. No i zobaczmy, jak tutaj łącze się spisze. Pakietów wysłanych 250, otrzymanych 250, także tej straty nie ma. Ping dosyć wysoki, bo on jest na poziomie 18 milisekund. Opóźnienie ITER 1 milisekunda, także tutaj nie jest źle. Kategoria A. Drodzy, wejście do panelu administracyjnego, mimo w zasadzie bardzo prostej instrukcji, tak, czyli wpisuję w przeglądarce fritz.box, wbrew pozorom nie jest takie łatwe. Jak widzicie, stronę można wielokrotnie próbować ładować. I do tego panelu wejść nie chcemy. Niezależnie od przeglądarki, niezależnie również od komputera, bo sprawdzałem to nie tylko na tym komputerze, jest bardzo prosty sposób, jak to obejść i jak wejść. W momencie, kiedy widzicie ładowanie, tak jak w tym momencie, wystarczy zrobić zatrzymanie ładowania strony. I w tym momencie mamy do dyspozycji okno, gdzie możemy się zalogować oczywiście tutaj do naszego urządzenia. Interfejs, którym dysponuje Fritzbox 7282, jest bardzo przyjazny moim zdaniem użytkownikowi. W pierwszym oknie, gdzie już mamy za sobą przejście przez oczywiście kreator, widzimy wszystkie najważniejsze opcje związane z połączeniem, czyli czy jest aktywne połączenie Wi-Fi, czy mamy połączenie również z internetem, jakie komputery są połączone. Tutaj już widzicie mój komputer, z którego korzystam, oraz laptopa, gdzie zaraz będziemy wykonywali testy z połączeniem przewodowym, a także bezprzewodowym. A także mamy do naszej dyspozycji całą możliwość konfiguracji. I zwróćcie uwagę, że na samym telefonie zostały poświęcone w zasadzie aż dwie zakładki, bo jest to zakładka telefonia, a osobno DECT, która umożliwia nam również konfigurację w końcu telefonu, tyle że bezprzewodowego. Osobno mamy możliwości zarządzania siecią domową i tutaj wszystkie w zasadzie te funkcje charakterystyczne dla routerów są dostępne. Co do połączenia z internetem, no to tutaj mamy dostępne również podstawowe opcje, a także zobaczcie, że chociażby informacje odnośnie naszego działania, naszego dostępu do sieci. Ponadto Fritzbox również oferuje możliwość wglądu konfiguracji również zdalnej, dzięki czemu mamy wgląd na to, co się aktualnie dzieje na samym urządzeniu. A dodatkowo, zakupując to urządzenie, mamy dostęp również do lokalnej chmury. Jedną z ciekawszych opcji w tym routerze jest możliwość przypisania do diody info kilku różnych funkcji. Ja domyślnie ustawiłem to jako połączenie z internetem. W związku z tym, że z internetem łączę się korzystając z modem telewizji kablowej, port LAN 1 jest to mój port WAN. Po odłączeniu dioda powinna przestać świecić. I tak też się dzieje.
I moi drodzy, rozpoczynamy testy kopiowania tutaj w sieci lokalnej, przewodowo. Dlatego też został odcięty dostęp do internetu, ponieważ przywróciłem takie ustawienia, które umożliwiają wykorzystanie tych dwóch portów gigabitowych. I rozpoczynamy od paczki z dużym plikiem, czyli od filmu 3,85 gigabajta. I zobaczmy prędkości, jakimi tutaj możemy się pochwalić. Zobaczcie, one początkowo startowały dosyć nisko. Natomiast w tej chwili oscylują w granicy ponad 50 do ponad 60 nawet megabajtów na sekundę, więc ten plik powinien nam się tutaj skopiować dosyć szybko. Kopiowanie dobiega końca i te średnie prędkości, moi drodzy, kształtowały się w granicy około 58 megabajtów na sekundę, więc pora na paczkę z plikami. Tutaj też powinno być w miarę szybko, natomiast te prędkości oczekiwanie są też niższe, bo one wynoszą już w tym momencie w granicy średnio około, zobaczcie, 38 MB na sekundę. W tym momencie nasze urządzenie połączone jest z routerem bezprzewodowo, drugi komputer nadal przewodowo do portu gigabitowego. Widzimy tutaj, jeżeli chodzi o siłę sygnału, 100% excellent, bardzo dobry wynik. Całość pracuje na kanale 11, to jest urządzenie jednozakresowe, także 2,4 GHz, nikogo to nie dziwi. A co do prędkości przesyłania, automatycznie teraz pokazuje 216 megabitów na sekundę, natomiast oczywiście ta wartość zmienia się dynamicznie i co do typu sieci Wi-Fi, co do standardu, to pracujemy oczywiście na standardzie N. I ponawiamy nasze testy kopiowania, tyle że z wykorzystaniem sieci bezprzewodowej. Na początek idzie również duży plik i zobaczmy tutaj prędkości. No te wahają się w okolicy, jak widzicie, 11, nawet momentami skoczyła do 13 MB na sekundę. Pamiętajcie, tutaj mamy megabajt, nie megabity. No i prawdopodobnie taka prędkość będzie się utrzymywała. Tutaj widzimy, że ona idzie bardzo równo. Poczekamy na zakończenie. Proces kopiowania już powoli zaczyna dobiegać końca i możemy zobaczyć, że te prędkości są dosyć stabilne, natomiast wahają się tutaj w zakresie od 11 do 12 MB na sekundę w przypadku pojedynczego dużego pliku. Film mam już skopiowany, więc pora na paczkę z mniejszymi plikami. Zobaczymy, jak tutaj prędkości będą się wahały. Jak widzicie, te zaczynają od bardzo małych wartości, bo tutaj liczonych w kilobajtach na sekundę. Teraz dopiero mamy około 4 MB na sekundę. No i ta prędkość powoli wzrasta. Tutaj mieliśmy w zasadzie małe pliki ze zdjęciami. W tym momencie mamy MP3. Ta prędkość znowu wynosi około 11 MB na sekundę. Fritzbox 7272 to jest urządzenie, w którym ewidentnie producent nie postawił na wydajność, a na zupełnie inne elementy tego routera. Wyniki, jakie uzyskaliśmy, są co najwyżej zadowalające. Dotyczy to zarówno sieci przewodowej, jak i bezprzewodowej. Kolejna kwestia to jest oczywiście brak wszystkich czterech portów gigabitowych oraz brak osobnego portu WAN, bo pamiętajmy, że jeden z dwóch portów gigabitowych oznaczony jako LAN 1 w przypadku korzystania z tego routera we współpracy z modemem do telewizji kablowej pełni rolę portu WAN i w tym momencie automatycznie do naszej dyspozycji w routerze zostaje jeden port gigabitowy oraz dwa porty do maksymalnej prędkości 100 megabitów na sekundę. Mało tego, mimo tego, że tracimy port gigabitowy, realne osiągane prędkości przez ten router dochodzą do zaledwie 21-22 megabitów na sekundę. To nie jest niestety dobry wynik. Natomiast co do plusów, co do zalet tego urządzenia, to przede wszystkim to urządzenie jest bardzo solidnie wykonane i to czuć. Jest również odpowiednio wentylowane, ale to akurat są te mniej ważne wartości.
tutaj producent bardzo mocno postawił na wsparcie technologii nowoczesnej, ponieważ Fritzbox 7272 współpracuje z innymi urządzeniami również tego producenta, na przykład z inteligentnymi gniazdami, i mamy możliwość tutaj zarządzania zarówno ustawieniami routera, jak i konfiguracji gniazda z wykorzystaniem właśnie 7272. Dodatkowo pakiet monitorowania łącza jest rozbudowany jak do tej pory w żadnym innym testowanym przeze mnie routerze. Mamy wgląd do pełnych statystyk odnośnie łącza, a także samych statystyk odnośnie routera, chociażby temperatury pracy urządzenia, co się zdarza naprawdę rzadko. Czy to jest potrzebne, czy nie? To już zostawiam kwestię Waszej ocenie. Mamy również port USB, który możemy wykorzystać albo jako serwer druku, albo jako port, w którym podłączymy urządzenie magazynujące dane, jakiś dysk zewnętrzny, pendrive'a nawet, i udostępnianie plików w sieci lokalnej. Cały panel administracyjny jest w pełni spolszczony, podobnie jak i również dołączona do zestawu tutaj instrukcja. I bardzo dużym plusem tego urządzenia jest również gwarancja, moi drodzy, która wynosi aż 5 lat. Dodatkowo, dzięki obsłudze Fritz OS mamy możliwość bardzo łatwego aktualizowania naszego urządzenia, ale także korzystania z takich rozwiązań jak chociażby chmura MyFritz, która umożliwia nam wysyłanie plików, których nie chcemy na przykład przetrzymywać lokalnie. Czy to urządzenie więc zasługuje tutaj na wyróżnienie? Moim zdaniem niestety, ale takie elementy jak chociażby wszystkie cztery porty gigabitowe powinny się znaleźć, a także przeciętna wydajność tego urządzenia pozwala mi wystawić maksymalną ocenę tylko 4,5 gwiazdki. Trochę szkoda takich mankamentów, ponieważ pod każdym innym względem rozbudowania możliwości tego routera to jest naprawdę urządzenie na piątkę. W tej recenzji to by było na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.